Bungo Stray Dogs jest ok. Mniej więcej tak podsumowałbym swoje wrażenia po pierwszym sezonie, do niedawna jedynym jaki obejrzałem. W końcu koncept polegający na tym, że mamy dwie walczące ze sobą organizacje, dobrą i złą, oraz uzbrojonych w paranormalne zdolności bohaterów nie brzmi szczególnie oryginalnie, prawda? W każdym kwartale pojawia się przynajmniej parę produkcji realizujących dokładnie ten sam schemat. A potem zobaczyłem, że seria dostaje jedną kontynuację za drugą, że ma wyjątkowo wierny fanbase. Usłyszałem nawet opinię, że każdy następny sezon podnosi poprzeczkę, więc skuszony tym wszystkim nadrobiłem zaległości. I wiecie co? To nie jest po prostu kolejny identyczny serial akcji. Bungo Stray Dogs jest czymś jedynym w swoim rodzaju. Zaznaczmy sobie jedno. Początek nie jest najbardziej ekscytującą częścią serii, rozciąga się to właściwie na cały pierwszy sezon. Całkowicie rozumiem każdego, kto mógłby się od tych odcinków odbić, przekonany o tym, że to kolejna identyczna historia typu dobrzy kontra źli, ale są supermoce. Zresztą w dokładnie tym samym czasie wystartowało Boku no Hero Academy. Nie pomaga fakt, że ta część ma dosyć rwaną, epizodyczną strukturę i opiera się w większości na przedstawieniu postaci jedna za drugą. W czym w teorii nie ma niczego złego, a w praktyce rozmywa to wątek główny i sprawia, że w pewnym momencie nie wiem nawet o co toczy się cała gra, czymkolwiek w ogóle ta gra jest, jakie są jej założenia i tak dalej. I nawet nie ogląda się tego źle, wręcz przeciwnie, ale brak ukierunkowania jest odczuwalny. Naszym głównym bohaterem jest osierocony chłopak, Atsushi. Poznajmy go, kiedy w stanie bliskiego śmierci wygłodzenia rozważa kradzież, byle tylko mieć co włożyć do ust. Od przestępstwa odwodzi go niecodzienny widok. Dryfujące w rzece nogi, które, jak się po chwili dowiadujemy, wraz z resztą ciała należą do Dazaya, członka sławnej zbrojnej agencji detektywistycznej. Mężczyzna i jego partner polują obecnie na terroryzującego okolice tajemniczego tygrysa. Tygrysa, który okazuje się podążać śladami właśnie... Dobra, nie będę budował napięcia. Pod koniec odcinka okazuje się, że Atsushi potrafi zmieniać się w wielkiego kota, tylko nie bardzo nad tym panuje. A że ma dobre serce, to zbrojna agencja detektywistyczna postanawia przyjąć go w swoje szeregi i należycie wyszkolić. Na przestrzeni reszty sezonu zostajemy zaś zapoznani z innymi członkami agencji, a także ich głównym przeciwnikiem, czyli portową mafią. Oba stronnictwa rywalizują o wpływy w mieście oraz realizację swoich ideałów. Głównie, bo dochodzą jeszcze inne sprawy oraz kwestie fabularne. Niemniej na tym etapie daniem głównym są zdecydowanie bohaterowie. Choć obsada nie należy do małych, to wystarczy krótkie pojawienie się kogoś na ekranie, żeby natychmiast zapadł nam w głowie. O tak wyraziście nakreślonych charakterach mówimy. I w tym też tkwi pewna pułapka, bo mając wrażenie, że są jednowymiarowi, szybko uznajemy, że wiemy już o nich wszystko. A potem, w ramach następnych sezonów, okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy nic. Weźmy takiego Dazaya. Wiecznie opanowanego, trochę quirky, ale w pozytywny sposób. Inteligentnego, zawsze dwa kroki przed wszystkimi, a przy tym tajemniczego. Czyli typowego dla anime cool gościa, z góry zaplanowanego na ulubieńca publiczności. Tyle, że to nie do końca prawda. Dazaj nie jest dobrą osobą. Teraz próbuje być, ale przez większość swojego życia na pewno nią nie był. Dzięki retrospekcjom z początku drugiego sezonu dowiadujemy się, że zanim dołączył do agencji, należał do portowej mafii. Był zresztą jej wysoko postawionym członkiem. Że ma blisko relację między innymi z jej liderem, że jest nadzwyczaj kompetentny w torturach, że ma na koncie dziesiątki, o ile nie setki morderstw, nie wspominając już o innych zbrodniach, że do całkiem niedawna Dazaj był po prostu pozbawionym skrupułów i celu w życiu socjopatą. Przynajmniej do czasu, gdy pewne dramatyczne wydarzenie odcisnęło na nim piętno. Bez wchodzenia w szczegóły, jego najbliższy przyjaciel, a przy tym osoba, którą cenił sobie najbardziej, zginęła w tragicznych okolicznościach. Mężczyzna także należał do portowej mafii, tyle że realizował wszystkie swoje zadania nie zabijając ludzi. Bynajmniej nie z powodu niekompetencji. Dazaj był przekonany, że gdyby ten zwrócił się przeciwko mafii, to nikt nie byłby w stanie go zatrzymać. W związku z pacyfistyczną postawą nie cieszył się najlepszą reputacją, a dla Dazaja był niewypowiedzianym wzorem. Kimś, kto swoimi przekonaniami i sposobem na życie udowadniał na każdym kroku, że odkupienie jest możliwe i nigdy nie jest za późno na to, żeby się zmienić. Dazaj wziął sobie słowa przyjaciela do serca. Jako nihilista i osoba pogrążona w głębokiej depresji rzeczywiście postanowił podjąć próbę wypełnienia pustki w samym sobie. Wykorzystać swój niebywały intelekt do tego, żeby zmienić życie innych i być może też swoje na lepsze. A przy okazji pokazał nam, o czym tak naprawdę jest historia Bungo Stray Dogs. A jest to historia o tym, żeby żyć. Żyć tak, by być dumnym z samego siebie.
I tego typu retroaktywne nadbudowywanie postaci to coś, z czym bezpańskie psy radzą sobie doskonale. Sezon w sezon w niemalże plot twistowy sposób anime zdradza nam kolejne skrawki informacji na temat przeszłości przeróżnych bohaterów, dodając im głębi, odkrywając podskórne motywacje. Na naszych oczach siatka zależności pomiędzy postaciami rozrasta się z każdym odcinkiem, a my szybko przestajemy odczuwać brak celu, kiedy widzimy, jak linie fabularne się zazębiają, a jedno wydarzenie wynika z drugiego. Świat serialu, początkowo złożony z dwóch względnie małych grup, poszerza się o kolejne i kolejne organizacje i w pewnym momencie przestaje być prostym dobrzy kontra źli i staje się czymś dużo bardziej złożonym, a przy tym też dużo mniej jednoznacznym. A żeby było ciekawiej, wszystkie postacie są wariacjami na temat świata kultury, głównie literackiej. Wystarczy spojrzeć na ich imiona i nazwiska. Autor od rzeczywistych odpowiedników zapożycza sobie rozmaite rzeczy, choć głównie charaktery, ideały i pomysły na wątki. Spróbujcie powiązać tytuły rzeczywistych publikacji albo fakty z życiorysów z wydarzeniami z serialu. To autentycznie świetna zabawa. Przykładowo, umiejętność Dazaia nazywa się No Longer Human. Jest to nazwa zapożyczona od książki Dazaia Osamu o tym samym tytule, w Polsce wydanej jako Zatracenie. Powieść przedstawia historię dążącego do autodestrukcji mężczyzny, odczuwającego pustkę egzystencji i wszelkiego rodzaju zagubienie, co łatwo połączyć z serialową postacią. Tymczasem prawdziwy Dazai Osamu próbował wielokrotnie popełnić samobójstwo, aż do momentu, w którym mu się to niestety udało. I to też znajduje swoje odzwierciedlenie w anime w postaci przeważnie rozgrywanych jako gagi prób odebrania sobie życia przez Dazaia, czego przykładem jest pierwsze spotkanie z Atsushim. Oczywiście to tylko wariacje, więc nie należy się spodziewać wiernego odtwarzania biografii czy czegoś w tym rodzaju. Wszak na przykład Dostojewski robi tu za złoczyńcę z krwi i kości, podczas gdy w rzeczywistości jest co najwyżej koszmarem maturzystów. To powiedziawszy, twórca historii, czyli Kafka Asagiri, momentami zjeżdża na niebezpieczne rejony, jeśli chodzi o ubarwianie postaci. Otóż lubi każdej z nich dodać jakąś wyolbrzymioną cechę i o ile edżyzm Akudagawy czy idealizm Kunikidy nie stanowią żadnego problemu, o tyle już skłonności seksualne Moriego to dosyć śliski temat i nie jestem pewien, czy aby na pewno powinien być traktowany tak nonszalancko. W kontekście bohaterów trzeba wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie aparycji. Ci goście mają styl i to przez wielkie S. Płaszcze, koszule, kamizelki, krawaty, muszki, rękawice. Postacie ubierają się tak, jakby poza ekranem nie opuszczały na krok deski do prasowania. Ogólnie serial ma wyjątkowo elegancką estetykę, czemu sprzyja fakt, że bohaterowie faktycznie wyglądają dojrzale i wpisują się wizualnie w swój przeważnie około 20-letni wiek. Ich powierzchowność podoba się niektórym fanom do tego stopnia, że chyba nie obraziliby się, gdyby ci przestali posuwać pionki na szachownicy, a zaczęli posuwać siebie. Bo wystarczy zerknąć na poświęcone serii forum dyskusyjne, żeby zobaczyć, że część społeczności bardziej niż jakakolwiek inna teoria interesuje odpowiedź na pytanie, kto jest na górze w relacji Dazaia i Chui. W każdym razie, tak jak mówię, postacie są ogromną siłą Bungo Stray Dogs. Kunikida, Ranpo, Chuya, Yosano, Tachihara, Pou. Kocham ich wszystkich, jak i tych, których tu nie wymieniłem. Choć Ranpo najbardziej. Ale niemal równie ważne, jakie charaktery są zdolności, bo hej, to jednak w dużej mierze serial akcji. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że anime pod tym względem zdecydowanie dopisuje. Anulowanie czyichś mocy, nadludzka siła, leczenie, Jodo-stan, pay to win, tygrysołactwo, kaziroctwo. Pomysłów tu co niemiara, tym bardziej, że moce nie są wpisane w odgórny szablon i przejdzie dosłownie cokolwiek. Więc im dalej w las, tym większych szaleństw możecie się spodziewać. Choć oczywiście twórcy starają się balansować siłę umiejętności poprzez warunki, jakie trzeba spełnić, żeby z nich korzystać. Na przykład Kunikida może stworzyć wszystko, co zapisze w swoim notatniku, ale rzecz nie może być większa niż właśnie wspomniany zeszyt. Do tego, jeśli ktoś mu go zabierze, to nie będzie już mógł niczego przywołać. Zdarzają się też kompletne absurdy w stylu odporności na eksplozje, ale tylko takie pochodzące z bomb w kształcie cytryny. Nie mam pojęcia, jak ten gość to odkrył. Tego typu zależności jest całe mnóstwo i część zabawy bierze się z odkrywania, jakimi mocami dysponuje dany bohater. Zwłaszcza, że wiele z nich przez dłuższy czas utwór utrzymuje w tajemnicy. Przez to jednak pojawia się problem power scalingu. Potencjał bojowy bohatera zależy głównie od tego, jak dużo wymaga go konkretny wątek i bywa naprzemiennie mniejszy lub większy. Przy tym niektórzy wydają się dosłownie kuloodporni, chociaż chyba nie powinni być. Innym razem zaś postacie zapominają o tym, że posiadają nadludzkie zdolności, albo wypada im z głowy użycie ich w sposób, który mógłby szybko rozwiązać sytuację. No wiecie, typowe anime bzdury. Tyle, że wymienione mankamenty bledną w zestawieniu z tym, jak moce wpływają na treść, nastrój czy nawet strukturę odcinków.
Nie wszystkie techniki przeznaczone są bowiem do starcia twarzą w twarz. Są też takie polegające na zaburzaniu rzeczywistości lub takie, które same w sobie zamykają nas w zupełnie innym świecie. Lubicie momenty w utworach kryminalnych, gdy detektyw wygłasza przemowę i opisuje, jak doszło do zdarzenia? No to tutaj zdarza się to wielokrotnie. Segmenty skupiające się na uzbrojonym w ultradedukcję Run powstają się właściwie mini opowieściami detektywistycznymi w stylu Sherlocka Holmesa czy Agaty Christie, gdzie nagle musimy rozwiązać zagadkę i odkryć, kto zabił lub zrobił inną okropną rzecz. Zresztą zmiany konwencji nie dotyczą tylko supermocy. Zależnie od wątku, Bungo's Stray Dogs potrafi stać się thrillerem psychologicznym, murder mystery czy nawet dramatem wojennym. Zaczynamy od łapania pomniejszych bandytów i ganiania się po transportowcach, by przejść później do walki z lovecraftowskim monstrum i próby przejęcia ogromnego mechanicznego wieloryba. I między innymi dlatego ogląda się to tak dobrze, bo nawet jeśli historia akurat zwalnia, a trzeba sobie zaznaczyć, że bezpańskie psy są jednak w dużej mierze slow burn, to bardzo często wiąże się to z przedstawieniem nam zupełnie innego podejścia do narracji. Czegoś, czego wcześniej w tej serii nie widzieliśmy. A przy okazji mamy z tyłu głowy świadomość, że zaraz znowu ruszymy z kopyta, bo tutaj akcja nigdy zbyt długo nie stoi w miejscu. Tyle, że większości rzeczy, jakie wymieniłem w tym materiale, nie zobaczycie, oglądając tylko pierwszy sezon. Siłą Bungo's Stray Dogs jest niewyobrażalny rozwój. Każda kolejna część nie tylko posuwa fabułę naprzód, ale i dodaje nowe konteksty, a czasami nawet naprawia elementy lub postacie, jakie zdążyliśmy spisać na straty. Tak, anime nie jest idealne, ale w tej niedoskonałości tkwi w dużej mierze jego urok. Bo kiedy widzimy, jak konwencja bezustannie się zmienia, jak każdy ark odświeża formułę, jak cały czas dowiadujemy się czegoś nowego o bohaterach, to czujemy, że czas poświęcony na zapoznawanie się z tym fascynującym, ociekającym stylem światem nie poszedł na marne. Że to wszystko rzeczywiście do czegoś prowadzi. Że Bungo's Stray Dogs jest czymś znacznie, znacznie więcej, niż mogłoby się początkowo wydawać.